Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy Was do nas kolejny raz, kolejna niedziela. Wiesiu sprawdza, czy jesteśmy widoczni. Ja również to sprawdzę. Przywitam się z Wami ładnie dopiero, jak będziemy pewni, że jesteśmy na wizji, bo na razie jeszcze nie jesteśmy tego pewni. Chwileczka. Chwileczka, tu na razie nic nie mamy. O. Sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. Jesteśmy, Dzień jesteśmy. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich wspaniałych naszych słuchaczy, widzów. Jesteśmy widoczni. Tak, odłożymy, żeby Tylko nam ten. ustaw na funkcję taką, żebyśmy widzieli komentarze. Tak. To tutaj naciśniemy. I już, Tak, o. o właśnie. To Tak, witajcie, uczymy się. jesteśmy. No, dzień dobry, witam Aniu. Witaj, Wysiu. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich pozdrawiamy, witamy na naszym kanale Odmładzanie na Surowo. O, co ja powiedziałem? Chciałem powiedzieć, zachwyceni naturą. O, coś tak weszło mi dzisiaj o tym surowym, no bo tak żeśmy rano rozmawiali, ale my jesteśmy zachwyceni naturą. Tak. Ale mi się zdarzyło, no. No No. niech będzie. To zachwycajmy się naturą w takim razie. Na naszym kanale Zachwyceni Naturą. Niech jedzenie będzie lekarstwo, a lekarstwo jedzeniem. Kolejny odcinek, w którym chcemy zaprosić wszystkich naszych wspaniałych gości i słuchaczy na targi EcoStyle. Do Bielska Białej, to jest 17 do 19 Czyli listopada. następny weekend. Tak, następny weekend w hali pod Dębowcem będzie nasze stoisko. Będziemy w ogóle mieli no, wiele naszych produktów, dań, będzie również zupka, będzie. Będzie, tak, będzie zdecydowanie, słuchajcie, bez zupki się nie obędzie. Oczywiście to nie będzie zupka w 100% na surowo. Będzie to zupa wegańska. Ale teraz przy takiej pogodzie potrzebujemy wszyscy korzeni imbiru, kurkumy i to wszystko w tej naszej zupie znajdziecie, czyli jest genialnie, będzie oczyszcza, o, ogrze, rozgrzewająca, pobudzająca, no i przepyszna, bo już na poprzedniej imprezie była, wszyscy byli zachwyceni, wracali po dokładki, więc zapraszam na zupę. Tak, będzie oczywiście nie tylko zupa wegańska, ale będzie bardzo wiele naszych flagowych dań, takich jak właśnie wrapy, burgery, kokosy. O, tutaj będziemy otwierać na miejscu kokosy, będzie można wypić i zjeść miąższ. No i oczywiście kulki szczęścia i mocy, jak również kakao ceremonialne. Jak również kawa z mniszka, herbata z mniszka, o której dzisiaj Ania nam coś więcej powie. Oczywiście, jak zawsze, pijemy sok z selera naciowego połączony z jęczmieniem młodym. I oczywiście, dla wielu słuchaczy, którzy pierwszy raz oglądają kanał Zachwyceni Naturą, to powiemy, że my jesteśmy. Już od 6 lat właśnie w tym stylu życia witariańskim, czyli na surowo, czyli owoce, warzywa, nasiona, orzechy, świeżo tłoczone oleje, na które bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas, do Hanulina, do naszego sklepiku, gdzie można sobie takie oleje zamówić świeżo tłoczone właśnie z lnu, z czarnuszki, z sezamu, wielu, wielu innych. Z dyni, z orzecha włoskiego. Tak, wiele, wiele innych możliwości. Oczywiście również wysyłamy. Mamy również od niedawna sklep internetowy Zachwyceni Naturą, tak? Dokładnie się nazywa sklep.zachwycenienaturą.pl. Zamieszczałam posta z nazwą sklepu. Jest to Można go szybciutko znaleźć, bo nawet jeżeli wpiszecie zachwyceni naturą, to też się pojawia. Polecam obejrzeć, co tam mamy.
Zawsze możecie zadzwonić, jeszcze dopytać. Ja służę wiedzą, Wiesiu również, bo to wszystko, co jest u nas w sklepie, ma mieć wpływ na nasze zdrowie. Pozytywny. Pozytywny tylko i wyłącznie, ponieważ ja zapraszam do tego sklepu wszystkie osoby, nie tylko takie, które chcą być witarianami albo są. Słuchajcie, nawet w momencie, kiedy teraz są grzyby, już co prawda się kończą, ale jeszcze tam trochę jest, nawet jak robimy marynaty, to można te marynaty zrobić, ale zastanówmy się, czy konieczny tam jest cukier, czy konieczny tam jest ocet spirytusowy, ponieważ można zastosować zamienniki. My mamy genialny cukier kwiatowy, który pięknie Wam to dosłodzi. Mamy miody, mamy w naszej ofercie ocet jabłkowy. Słuchajcie, ten ocet jabłkowy nie zmienia smaku marynat. Czyli u nas zapraszamy do nas, możecie sobie spróbować naszych marynat, gdzie grzybek taki faktyczny, jak do jakiego jesteśmy przygotowani, zrobiony z tym octem jabłkowym, nie jesteście wcale w stanie wyczuć, że tam jest zdrowy ocet, a nie ten, który używamy my do mycia armatury w łazience, w toalecie. Genialny ocet spirytusowy, ale do sprzątania, a nie do jedzenia, więc zamieńcie to, co robicie z octem spirytusowym, na ocet jabłkowy, zobaczycie, jak fajnie Wasze zdrowie się poprawi. Nawet taki niuans już ma ogromny wpływ na to, co się z Wami dzieje, więc dlatego wszystkich zapraszamy do naszego sklepu, żeby te produkty, które my mamy, właśnie użyli jako zamienniki tych, które na Was mają zły wpływ. Szczególnie ten ocet jabłkowy, który jest u nas, który jest wykonany właśnie z soku jabłkowego i 2 lata sezonowany. Także u nas już po 2 latach znajduje się w butelce szklanej, a wcześniej jest w beczkach. Oczywiście nasz program Zachwyceni Naturą jest programem, który przede wszystkim pomaga wypromować tak naprawdę zdrowy styl życia. Nie takie, powiedzmy, iluzoryczne mówienie o zdrowym stylu życia, tylko prawdziwa droga, czyli na przykład jeżeli burgery my robimy, to ten burger jest wykonany, tu akurat mamy z pieczarek, z marchewki, z siemienia lnianego, czy na przykład burak, do tego są dodatki ziołowe i to wszystko jest suszone w dehydratorze do 48 stopni, czyli nie niszczymy tych wartości odżywczych, enzymatycznych, tego wszystkiego, co znajduje się w pokarmie. I ta droga właśnie pomijająca gotowanie, smażenie, jakieś duszenie, jakieś pieczenie piekarniku powoduje, że od tych ponad już 6 lat po prostu to zdrowie nasze, odporność jest na bardzo wysokim poziomie i właściwie nie ma żadnych problemów zdrowotnych. A myślę, że bardzo wiele osób chciałoby tak funkcjonować i poza tym, no to co jest ważne, nie trzeba chodzić do lekarza po tabletki. Jak na przykład ja uważam, że uzębienie, czy w ogóle na przykład problemy z uzębieniem, gdzie często słyszę, że ludzie mają bóle zęba, puchnie coś i pojawiają się jakieś problemy z dziąsłami. Właśnie bardzo powinno się to kojarzyć z jedzeniem, czyli na przykład z tym, że stosujemy, no pijemy alkohol, czy właśnie jemy gotowane, smażone pokarmy, które zmieniają tą zasadowość organizmu, a też obniżają zakwaszenie żołądka i powodują właśnie, że no, te problemy się pojawiają, ponieważ bakterie, które się gromadzą w jamie ustnej, nie są usuwane. My na przykład codziennie płuczemy usta olejem kokosowym, tłoczonym na zimno, to jest 20 minut i potem wypluwamy ten olej i właśnie w ten sposób usuwane są bakterie, wirusy i wiele
innych problemów z jamy ustnej i nie ma problemów z uzębieniem. Także to jest przykład właśnie. Oczywiście picie soków i tak dalej, co zawsze powtarzamy tutaj na naszym kanale. Ale dzisiaj Ania opowie o mniszku lekarskim, bo dzisiaj chcemy poświęcić też właśnie, jak ktoś lubi napić się kawki, prawda? Taka jest tradycja, tak, ceremonia picia kawki. Tak. To chcemy zaproponować wspaniałe, zdrowe rozwiązanie w połączeniu ze słodkością. No, słodkości również ludzie uwielbiają, ale kupują je właśnie z cukrem rafinowanym, czy z różnymi dodatkami, które no, nie służą zdrowiu. Natomiast na przykład taka kawka przykładowo z naszymi kulkami mocy i szczęścia, które są w różnych smakach, to trzeba podkreślić, albo na przykład z takimi batonikami niepowtarzalnymi w swoim rodzaju i bardzo tanimi. To warto tutaj posłuchać, co Ania powie właśnie o naszym mniszku lekarskim, który tutaj mamy w postaci kawy i herbaty. A ja kiedyś słyszałem taki komentarz, przychodziła pani koło naszego stoiska i powiedziała, jak to mniszek lekarski można nazwać kawą w ogóle? Można, słuchajcie, kto nam zabroni, kto bogatemu zabroni? Możemy sobie nazywać tak, jak chcemy ten napój, ale generalnie chodzi o to, znowu, to, co powiedziałam w kontekście octu jabłkowego i marynat obecnych. Zastępujmy te smaki, te potrawy, które są niezdrowe, zastępujmy zdrowymi zamiennikami i miejmy radość z tego, co robimy. Słuchajcie, my nie mamy się umartwiać, mamy po prostu się cieszyć z tego, że mamy ochotę dzisiaj na coś słodkiego, na kawkę, to my sobie ją zrobimy właśnie, ale w formie kawy z mniszka lekarskiego. Ci, którzy mają z nami kontakt, wiedzą, że my na każdej imprezie mamy ten mniszek. Jest on, ja go przygotowuję tam na miejscu w formie właśnie tej kawki, w formie tego napoju. Można sobie od razu spróbować, sprawdzić, czy to jest dobre, czy to jest smaczne. Jest on w różnych smakach, waniliowy, orzechowy, czekoladowy. Tutaj jest na przykład z dodatkiem korzeni łupianu i lukrecji. Dlaczego mniszek? No właśnie, dlatego ten mniszek, ponieważ mniszek jest genialnym ziołem. To jest zioło, które znają wszystkie zielarki i on jest w bardzo starych książkach, które dotyczą naszej kultury, naszego regionu. On jest uznawany za jeden z najlepszych wspomagaczy naszego zdrowia. Dlatego, że mniszek lekarski to dotyczy całej rośliny. Rewelacyjnie oczyszcza nasz organizm z toksyn, ze złogów. To jest najważniejsze, co on robi, ponieważ jeżeli on oczyszcza nasz organizm ze toksyn, ze złogów, to w ten sposób jedna z przyczyn wszelkich chorób zostaje usunięta, bo ileż jest chorób związanych z tym, że mamy za dużo toksyn, to potem właśnie dochodzi do różnych nieopanowanych jeszcze przez medycynę sytuacji. Nie wiem, czy wiecie, że mniszek lekarski ma ogromny wpływ na odporność. Na odporność, której potrzebujemy, ale to w takim zakresie, że osoby w okresie rekonwalescencji powinny pić ten mniszek lekarski. A co więcej, jeżeli się zaczyna taki okres, gdzie jest dużo zachorowań na wirusy, na bakterie, również jest wskazane, żeby koniecznie ten mniszek lekarski pić praktycznie codziennie. Więc zobaczcie, pijąc ten mniszek w formie kawy, bo jest korzeń zmielony, tak grubo mielony, do tego aromat na przykład waniliowy, który ja najbardziej lubię, to jest smak właśnie takiej kawki orzechowej, takiej delikatnej. Jednocześnie dbamy o naszą odporność. To nie znam takiego lekarstwa, które by w czasie jego stosowania jednocześnie ja bym dbała o cały organizm, dlatego że powszechnie, i wy sami często to powtarzacie, ja wolę nie czytać ulotek leków, które biorę. Słuchajcie, przeczytajcie tę ulotkę leku, którego bierzecie, a ja wam jako taką drugą stronę tego, co można dla siebie zrobić, właśnie pokażę taki mniszek lekarski, który oprócz
przyjemności daje nam to zdrowie. Mniszek lekarski zawiera inulinę. Inulina to jest to związek, który ma ogromny wpływ na gospodarkę węglowodanową, czyli mniszek lekarski jest przeciwcukrzycowy. Dalej, inulina to jest naturalny probiotyk, czyli dużo osób się pyta, jak ja mam odbudować prawidłową florę bakteryjną. No właśnie mniszek lekarski, kiszonki, które my tu mamy, mamy tam do góry kiszonki, tutaj są powystawiane, ponieważ my tych kiszonek jemy dużo. Przy każdym posiłku jest kiszonka, to jest ogórek, to jest kapusta, to są wszelkiego rodzaju czosnek, czosnek niedźwiedzi, marchewka, kalafiorek. To jest po prostu bez różnicy, jakie to by było warzywa, ważne, żeby to było zakiszone. A tutaj jeszcze dodatkowo, jeżeli stosujemy mniszek lekarski, to on również poprzez tą inulinę wspomaga ten nasz organizm i odbudowuje tę florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. To jest tak jakby pożywienie dla tej naszej prawidłowej flory bakteryjnej. Dodatkowo inulina jest bardzo fajnie wpływa na trawienie. Często zielarze dają właśnie osobom, które mają problem z trawieniem, dają właśnie mniszek lekarski. Inulina również powoduje, że po wypiciu takiej na przykład kawki uczucie sytości. To znaczy osoby, które chcą się odchudzać i mówią, no mnie się chce jeść, ja muszę jeść, no to właśnie wypij sobie taką kawkę i jesteś syta. Ja znam osoby, które na jednej, taka przesympatyczna dziewczyna, która na jednej z imprez kilkudniowych przyszła pierwszego dnia, spróbowała mniszka, a potem przez następne dni co najmniej 2-3 razy dziennie przychodziła na właśnie na tą kawkę z mniszka i ja spytałam, dlaczego aż tak intensywnie nas odwiedza, to ona właśnie stwierdziła, że ona wypije sobie tą kawkę i ona nie potrzebuje więcej jeść, a też zmagała się z nadwagą i mówi, że ona jest syta i czuje się świetnie, jest zrelaksowana i dlatego ten mniszek widzi, że to jest najlepsze, co może sobie, nie znała tego, poznała i potem właśnie już sukcesywnie i regularnie sobie zamawiała. Więc i tu jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna, ponieważ mniszek działa moczopędnie i oczyszczająco na nerki i w ogóle na krew. Więc on bardzo, to co na początku powiedziałam, że oczyszcza z toksyn, to poprzez to, że wspomaga nerki wątrobe, to w ten sposób właśnie działa oczyszczająco na cały nasz organizm. Wspomaga pracę woreczka żółciowego, czyli działa bardzo dobrze rozkurczowo i żółciotwórczo, czyli dzięki niemu więcej żółci się produkuje, ten woreczek żółciowy nie ma tendencji do skurczu i my nie mamy boleści, lepiej się to wszystko trawi. Wspaniale wspomaga wątrobę w oczyszczaniu z tych toksyn i złogów. Słuchajcie, reguluje cholesterol, obniża zły cholesterol, do tego reguluje cykl miesiączkowy. W ogóle mniszek lekarski jest genialny. Słuchajcie, w momencie, kiedy ja przygotowuję dla Was te kawy, zawsze coś tam zostaje w tym dzbanku i ja sobie tam go po łyczku popijam, to powiem Wam, że czuję właśnie taką ulgę, taki ten mniszek tak jakby odbarczał cały ten organizm, że czuję się lżejsi. Dużo dziewczyn, które próbują mniszek lekarski, twierdzą, że w momencie, kiedy mają jakieś takie napięcie, takie pobolewanie głowy, to właśnie mniszek lekarski genialnie im w tym pomaga. A to dlatego, że właśnie to wszystko wynika z toksyn, to wszystko wynika z pracy nerek, wątroby i z pracy naszych jelit. Więc jeżeli mniszek ma wpływ na te wszystkie organy, na wszystkie procesy i ma związki, które to wspomagają, to po prostu zaparzyć sobie właśnie, tak jak Wiesiu mówił, nie myśleć zbytnio, się nad tym nie koncentrować dalej, tylko po prostu kupić sobie, zaparzyć i wypić z czymś słodkim, wypić, zjeść coś słodkiego, coś dobrego i poczuć się rewelacyjnie fajnie. Więc słuchajcie, próbujcie, a przede wszystkim stosujcie. Najważniejsza w tym wszystkim jest regularność, ponieważ wszelkie zioła, czym regularnie się je stosuje, tym lepszy efekt dają dla naszego organizmu, więc zapraszam na kawę z mniszka. Tak, i tutaj możemy dodać jeszcze, że
picie kawy czy też herbaty z mniszka, bo herbata z mniszka również jest wykonana z... z kwiatu. Herbata jest z kwiatu. Tak, herbata jest z kwiatu. Jedna jest z kwiatu, a druga jest zrobiona też z korzenia i wtedy ona jest mniej palona. Właśnie, i chodzi o to, że to jest bardzo istotna informacja, czyli kawa z mniszka jest robiona z korzenia i on jest delikatnie palony, właśnie w ten sposób uzyskuje się ten aromat kawy, natomiast herbata jest wykonana z kwiatów mniszka. Bądź korzenia. Bądź korzenia, tak. Czyli to może być tutaj zamiennie, ale w ogóle jest świetny opis tutaj na puszce. I można sobie tutaj to doczytać. Mamy herbatkę. Tu jest herbatka ściętego korzenia, a tu jest herbatka z kwiatu. Ale tak jak powiedziałam, cała roślina jest, wspomaga nasze zdrowie. Cała roślina oczyszcza ze złogów, z różnych toksyn, więc i kwiat, to co ktoś, jak ktoś lubi, bo są osoby, które nie chcą pić kawy i mówią, że one nie piją kawy, tylko lubią herbatkę. To dla tych osób polecam herbatkę. Tak, i właśnie jeszcze wracając do słodkości, tutaj w naszym przypadku no to kulki mocy, batony. Oczywiście jeżeli ktoś by chciał sobie posłodzić, to jest, mamy wspaniały fit cukier. Tutaj są dwa typy tego cukru, bo mamy cukier fiołkowy, który jest z erytrolem. W połączeniu z erytrolem, tak. I tutaj mogą nawet diabetycy sobie go stosować i wtedy mogą w sobie posłodzić herbatkę czy kawę. Lub mamy cukier jeszcze to ten, który pokazałeś, kwiatowo-ziołowy, tak. Tak, bo tutaj akurat ten jest w pojemniku, a ja szukałem w torebce. Saszetka jest tutaj do góry. Tak, a ten jest, bo to jest z takim pojemniczkiem, gdzie można sobie taki pojemniczek kupić, a potem na przykład przesypując z torebki uzupełniać. I to jest taka możliwość. Oczywiście Ania również wysyła placki witariańskie, które przygotowuje. Tak. Jakie ty możesz na przykład przygotować i wysłać? Tarta ze śliwkami suszonymi, teraz świąteczna sztrucla z tym smakiem przepysznym, orzechowa, taka głęboka. Można obecnie, teraz już jest taka temperatura, że można pomyśleć o wysłaniu serniczka, wszelkie jabłka, na przykład. To właśnie sztrucle, sztrucle makowa. To jest makowa. Tak, to się tak nazywa, czyli makowiec w formie takiej rolady. I to się nazywa sztrucle wtedy. To jest właśnie makowiec. Ale makowa, tak? Tak, makowa z niebieskiego. Jakie maku, ważne są te szczegóły. Ej, powiedziałam, mówisz? Chyba nie usłyszałem. Nie usłyszałem. W każdym razie jabłecznicze, jabłeczniki wszelkiej maści, jeden nawet ze spiruliną, ze szpinakiem. Słuchajcie, cuda przepyszne, najważniejsze, że znowu bardzo smaczne, ale zdrowe, wspomagające zdrowie, bardzo syte. To traktujemy jako posiłek po prostu taki. My na przykład dzisiaj będziemy mieli serniczek. Serniczek z sosikiem jakimś owocowym, fajnym. No bo jestem zaproszona dzisiaj na kawkę z Mniszka, Wiesiu chyba robi i będziemy się właśnie delektować tymi smakami. Będziemy mieli również, jeżeli chodzi o słodycze, nowe batony. Batony, które będą zaskakujące w smaku, dużo różnych innych orzechów, bo te batony, które mamy do tej pory, są z guaraną, są z sezamem. To są batony prasowane, to nie są pieczone, smażone, to są właśnie też na surowo. My je polecamy jako taką zdrową przekąskę, bo każdy z nas ma taki moment, że chciałby sobie coś słodkiego zjeść, więc my proponujemy coś takiego mieć pod ręką i nie tłumaczyć się, że chciało mi się coś słodkiego. Nie trzeba się tłumaczyć, nikt się nie tłumaczy. Nie było nic innego, więc kupiłem coś złego, a to jest fajne. Nikt się nie tłumaczy, z tym tłumaczeniem to Ania uwielbia się tłumaczyć. To jest z przeszłości, ale Ania wchodzi na nową drogę i przede wszystkim daktyle suszone bez pestek, morela suszona, tutaj śliwki suszone, poza tym tutaj jeszcze żurawina, olej słonecznikowy, figi suszone, suszone owoce winogron, rodzynki,
orzechy arachidowe, truskawka liofilizowana, czyli tutaj sam skład, który jest na przykład tutaj w konstelacji, jest składem naprawdę super dla zdrowia. Ja uwielbiam te batony. Tutaj na przykład mamy wiórki z kokosów. Oczywiście bazą zawsze są daktyle suszone, których jest w granicach 60-70%, od 50% wzwyż. I oczywiście orzechy, kakao na przykład gorzkie, truskawki i tak dalej. Także tutaj te propozycje nasze, które można, z których można skorzystać, zawsze idą w kierunku przede wszystkim zadowolenia dla organizmu i żeby oprócz tego, że to jest smaczne, no przepięknie pachnie, jest aromatyczne, wszystko co najlepsze, to jeszcze żeby był ten kierunek zdrowotny. Dlatego pijcie kawkę, my dzisiaj sobie właśnie zrobimy takie popołudnie przy kawce. To właśnie była propozycja, żeby sobie usiąść, porozmawiać, może coś fajnego posłuchać, obejrzeć i taką właśnie kawkę wypić. Ja w ogóle kawy nigdy nie lubiłem i nie piłem, natomiast tą kawę uwielbiam i proponuję, żeby korzystać z takich dobroci, które są. I oczywiście jeszcze raz przypomnimy o targach. Naszych. Ogłoszenia. Aha, jeszcze się odniosę do tego tłumaczenia. Nie chodzi o moje tłumaczenie, tylko chodzi o to, że osoby, z którymi rozmawiam, nie mają tego właśnie typu jakichś takich zdrowych batonów, naszych kulek, nie mają nic takiego pod ręką, więc w momencie, kiedy mają ochotę na coś słodkiego, kupują coś przypadkowego, co nie jest zdrowe, więc wcześniej trzeba sobie kupić, mieć to, to ma długie terminy przydatności, będziemy mieli nowe batony właśnie, będą o różnych smakach, bo też ten sam smak to też może się znudzić, bo my lubimy sobie urozmaicać, więc będą różne batony i mając takie batoniki w samochodzie, w schowku, gdziekolwiek, mamy zdrową przekąskę. Nie jemy niezdrowych rzeczy i nie ma problemu potem ze skaczącym cukrem, z insulinoopornością i tak dalej. A zapicie to kawką, która z korzeniem mniszka lekarskiego, która ma inulinę i reguluje poziom cukrów we krwi, no to słuchajcie, nie ma nic lepszego. Jeżeli chodzi o te targi, które będą od piątku do niedzieli w tym tygodniu, który teraz jest, będzie, czyli od 17 do 19 listopada. Dla Was, dla zwiedzających, one są dostępne od 10 do 18. My będziemy mieli stoisko 101. 103. 103. Popatrz. To dzisiaj normalnie przejęzyczenia. Poprawiamy się. 103. Jakiś chochlik to nam przeskakuje. Teraz, żeby Ciebie wspierać, też sama się pomyliłam. 103. Chciałam powiedzieć, że z daleka będziemy widoczni, bo będziemy mieli ten nasz namiot biało-zielony, ale 103 stoisko od 10 do 18, od 17 do 19, czyli piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Chętnie się z Wami witamy, rozmawiamy. To są niespotykania energetyczne, jeszcze spotkania, za które bardzo Wam dziękujemy. Bo ja chciałem jeszcze dodać, że oprócz właśnie tych batonów, które są w różnych tutaj smakach, bo tu jest daktylowy, jest lewitacja, jest konstelacja, jest baton daktylowy z przewagą tutaj orzecha, ale na przykład mamy rolo bzyki. Pokaż, Aniu, jeszcze mamy też właśnie słodkości, rolo bzyki, które wspaniale pasują i do herbatki, i do kawy. Właśnie o to chodzi, chciałem jeszcze to podkreślić, że te naturalne produkty, takie jak kawa czy herbata, świetnie pasują właśnie do tych słodkości, które mamy. Rolo bzyki, czyli to są suszone owoce, które na przykład również mają tutaj, jeżeli chodzi o skład, gruszkę, malinę, wiśnię, borówkę amerykańską, ananas, mango. Także to jest jabłko, banan, tutaj pomarańcza, miód wielokwiatowy. Także to są wspaniałe produkty, które my proponujemy, żeby zamiast czegoś, co jest po prostu niezdrowe i prowadzi kompletnie do degradacji organizmu, skorzystać codziennie
z produktów zdrowych, po prostu zdrowych, nie niszczonych temperaturą, nie smażonych, nie gotowanych. Oczywiście, jeżeli to wszystko jest poprzedzone płukaniem z olejem kokosowym, piciem soków zielonych, później octu jabłkowego, soków wielowarzywnych i później właśnie daniami witariańskimi, które są wykonane tak jak mamy chlebki, na przykład z marchewki, z siemienia lnianego, sezam, słonecznik, przyprawy, zioła, no to taka droga, ona prowadzi właśnie do tej odporności, do tego, że nie mamy, w ogóle zapominamy o problemach jakiegoś bólu, jakiegoś chorowania, braku odporności. A żeby się jeszcze wspomóc, to właśnie będziemy robili wspólnie post z Wami, bo trzeba jeszcze to przypomnieć, bo żeby nam te terminy nie uciekły. Od kiedy to będzie? Od 3? Od 1 grudnia zapowiedzieliśmy. Od 1 grudnia, tak. Od 1 grudnia, słuchajcie, 3-dniowy post z Wiesiem, a ja będę robiła trochę dłuższy, więc zapraszam, już się odzywacie, że będziecie również z nami pościli wspólnie. Myślę, że zanim zaczniemy w ogóle ten post, na pewno będą live'y, w których powiemy, jak my się przygotowujemy, co jest ważne, żeby wcześniej zrobić, ale już organizujcie sobie tak, jak to powiedziała nasza znajoma, przesympatyczna osoba, że ona już się szykuje, już o tym myśli, żeby w lodówce nie mieć rzeczy, które trzeba zjeść, dlatego nie można pościć. Tak, widzisz, że, tak. Czyli chodzi o to, żeby nie magazynować, nie kupować wtedy, bo przez 3 dni jednak nie jedząc, to pewne rzeczy na świeżo pewne się zniszczą. Pewne pokarmy mogą zniszczyć. Pewne pokarmy ulegną właśnie zniszczeniu, a żeby nas to mobilizowało, to już wcześniej myślmy o tym, żeby nie mieć pełnej lodówki, żeby być przygotowanym i mentalnie, i... Czyli powiedzmy, że już 30 listopada, 31, najlepiej sobie zaznaczyć w kalendarzu, że Ania tak robi właśnie, dlatego też warto o tym powiedzieć, że zaznacza w kalendarzu dni, że na przykład post albo tam jakieś wydarzenia, no zaznaczamy sobie często coś ważnego i niech post będzie takim ważnym elementem w naszym życiu i właśnie w ten sposób się można przygotować, dlatego że Ania powiedziała, że ja 3 dni, no ja też nie wiem, czy to nie będzie dłużej, ale zakładam sobie 3 dni, zakładam mniej, a jak będzie więcej dni, to bardzo dobrze i bardzo fajnie i przejdziesz zdrowo. Do mojej grupy. Tak, i oczywiście takie założenie, ja pokazuję też tą różnicę, jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś założy, że będzie pościł 5-6 dni, a potem się nie uda, może mieć frustrację. A frustracja nie jest potrzebna od strony psychologicznej i duchowej nam. Lepiej założyć mniej, to jest mój sposób myślenia, a zrobić więcej. To jest, ja kiedyś byłem sportowcem i uważam, że stawianie sobie wymogów czy jakichś zadań właśnie polega na tej gradacji, na takim spokojnym podejściu do siebie, do własnego organizmu. Oczywiście każdy robi jak chce, może sobie założyć więcej. Oczywiście ja tutaj to uprzedzam, że potem kiedy się nie uda, no to czujemy jakąś porażkę. A żeby tej porażki nie czuć, no to ja zakładam sobie 3 dni, bo dla mnie 3 dni to nie jest żaden problem, ale wiem, że po 3 dniach ma się ochotę na więcej, jeżeli chodzi o post, dlatego że wtedy wchodzimy w ten stan autofagii i organizm jest w takim przyjemnym stanie i chce się kontynuować tą podróż na bazie soków zielonych, bo oczywiście sok selera naciowego i z jęczmienia będziemy pili i krótko przed, to tak jak mówię, 30 czy też 29, może już listopada czy 31, jeszcze będziemy o tym przypominać. Samo przygotowanie, to co Ania powiedziała, jest świetne, że potrawy, pokarmy, które kupujemy, żeby zwolnić tempo kupowania, bo nie będą potrzebne, będzie potrzebna woda, najlepiej sól, te minerały do solenia. To warto się zaopatrzyć, słuchajcie, to jest podstawa. Jęczmień bardzo ważny jest, bo jęczmień również będzie nas fajnie wspomagał. Dobrą seler, żeby mieć, czyli żeby ten post przeprowadzić na selerze z jęczmieniem, wodzie z dobrą solą, czyli z tymi minerałami. Tak, jak to stosować, jak to robić?
Będziemy oczywiście o tym mówić w trakcie postu i będziemy to pokazywać. I to jest też bardzo istotne, żeby absolutnie nie myśleć, że nie dam rady albo na przykład, że to jest bardzo trudne. Absolutnie nie, bo oczywiście w każdej chwili post można przerwać. Tutaj nie ma jakichś problemów, można wrócić do normalnego jedzenia i tak dalej. Natomiast ten czas, dlatego robimy to od pierwszego, bo to zdaje się jest piątek. Sprawdzimy jeszcze w kalendarzu i jeszcze będziemy o tym mówić, bo chodzi o to, żeby te dni, w których pościmy, były dniami, no przygotować się do tego też warto, żeby były spokojne, żeby było mniej zajęć, żeby było mniej stresu, żeby wejść w ten post na spokojnie, żeby bardziej się nastawić na medytację, na czas dla siebie. Oczywiście my, poszcząc, po prostu jesteśmy już w tym wytrenowani, no to normalnie pracujemy, normalnie po prostu funkcjonujemy, ale warto to robić w dniach, kiedy nie ma aż takiego nawału pracy. Dla wszystkich, którzy na przykład pierwszy raz to będą robić, próbować lub drugi czy trzeci, no to warto mieć ten czas taki spokojniejszy. No i bardzo ważne jest, żeby była to jakiś cel, jakaś intencja, żeby was to trzymało, bo dla mnie najważniejsze jest to, że ja wiem, że mój organizm potrzebuje tego resetu i że ja to robię dla zdrowia i nic nie może być lepszego dla mojego własnego zdrowia, jak to wyciszenie tego metabolizmu, bo jest jedzenie, picie i tak dalej. I w tym momencie ja daję właśnie ten czas na to, żeby organizm sobie sam mógł popracować. Czyli ja jestem dobra dla mojego organizmu i chcę mu sprawdzić taki kilka dni takich świąt, więc ja mam taką intencję i to powoduje, że potem fajnie mi się pości, bo wiem, że te dni tylko i wyłącznie potem są z korzyścią dla mnie. Wy znajdźcie swoje intencje, swoją taką, swój powód, dla którego te jakieś tam drobne, mogą się wam tam pojawić jakieś drobne, że tam czy się chce jeść, czy coś takiego, objawy, taki dyskomfort. Bo chciałam o dyskomforcie mówić, taki drobny dyskomfort nie jest niczym w porównaniu z tym, co chcemy osiągnąć. Także to też powoduje, że lepiej nam ten czas przejść i właśnie i nawet nie 3 dni, tylko troszeczkę dłużej, ponieważ jest jakiś konkretny cel, co chcemy zrobić i dlaczego czujemy się z tym dobrze. Jeszcze jedna rzecz pamiętaliśmy, 25 warsztaty, jeszcze ewentualnie dla 2 osób. 25 listopada. 25 listopada, fajnie, że mnie wspomagasz. Przypominam o warsztatach, myśmy to już ogłaszali. Jeszcze 2 osoby mogą ewentualnie się zgłosić, dlatego ci, którzy... Nie, zapraszamy, was, zapraszamy 2 osoby, tak, zapraszamy. Ci z was, którzy chcą poznać potrawy świąteczne zrobione w sposób zdrowy, tak jak my to zawsze zachęcamy do tego, czyli produkty, jemy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, zrobione w sposób, który jest dla nas zdrowy, czyli ta sztrucla będzie, bigosiki, różne sałateczki i tak dalej. Będziemy wspólnie to przygotowywać, ale zapraszamy zawsze na czczo, ponieważ my pokazujemy, w jaki sposób my żyjemy, jak my to wszystko robimy, więc możecie wspólnie z nami spędzić ten sobotni dzień i jednocześnie nauczyć się czegoś, poznać maszyny, zobaczyć, czym to się robi. Słuchajcie, kupa śmiechu i zabawy przy sympatycznych spotkań, które potem skutkują tym, że to wy jesteście mocniejsi i jesteście w stanie emanować i przekazywać całemu środowisku właśnie to, że taki sposób jest jedynie słuszny, a nie ten, który jest reklamowany w telewizji, smażenie, pieczenie, tak, gotowanie, lepiej uważać z tym jedynym słusznym, bo to ludzie krytykują. To jedno z rozwiązań, które skutkują w naszym przypadkiem zdrowiem od 6 lat nieprzerwanym, z czego ja się bardzo cieszę.
Tak, ja chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że rzeczywiście, że listopad ma 30 dni, jak jeżeli 31 powiedziałem, to dzisiaj mamy w ogóle live przejęzyczeń. Jest taki wspaniały w ogóle dowcip na temat przejęzyczenia. To już taki naprawdę ekstremalny. To może jest, pomijmy. Jest na YouTubie, można o przejęzyczeniach posłuchać. Także oczywiście przepraszam 30, ale właśnie chcę powiedzieć, że poprzez zabawę, poprzez taką formułę wspólnego uczenia się, wspólnego. My uczymy się od Was, Wy coś tam od nas, ale takiej zabawy inspirującej, w której no, celem jest nadrzędnym zdrowie. O, i może to by powinno wybrzmieć, czyli i odporność, czyli to, o co wszyscy na co dzień czy sobie życzymy, czy chcemy osiągnąć. I dlatego staramy się unikać tych określeń takich, takich jakichś krańcowych, takich jedynych swoich rodzajów, bo uważamy, że oczywiście każda droga, która prowadzi do zdrowia, do prawidłowego funkcjonowania organizmu jest bardzo dobra i my akurat taką wybraliśmy, w której jest no, kompleks, holistyczne podejście do organizmu i dlatego czasami wkrada się tutaj u nas do wypowiedzi takie, takie powiedziałbym, to jest no, czasami jesteśmy tacy, że uważamy, fundamentalistami jesteśmy takimi, bo tak uważamy i myślimy, no tak, bo na co dzień, jeżeli się stosuje codziennie jakieś procedury i one powodują, że bardzo dobrze się czujemy, jesteśmy pewni swojego organizmu i zdrowia, to czasami ten fundamentalizm jest taka tendencja, oczywiście, także wybaczcie nam, że tak czasami się zachowujemy, ale tak właśnie to jest. Czasami też jesteśmy ludźmi, jesteśmy rozkojarzeni, czasami są przejęzyczenia, czasami są jakieś różne śmieszne sytuacje, ale tak to jest. Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek. Zapraszamy do Bielska Białej 17-19 listopada tego roku i będziemy no, szczęśliwi, jeżeli do nas przybędziecie i będziemy mogli się poznać i funkcjonować. Zapraszamy serdecznie, już bez przejęzyczeń. Do zobaczenia. Aczkolwiek sympatycznie jest Was spotykać, więc spotkajmy się w tym Bielsku i do zobaczenia.